poniedziałek, 13 maja. Grzegorz Żądło, zapraszam na główne wydanie informacji. Właściciel składowiska odpadów, które zaczęło się palić w piątek w Siemianowicach Śląskich, to jedna z osób, wobec których prowadzone jest postępowanie w sprawie tzw. mafii śmieciowej. O tym, dlaczego od 2019 roku, pomimo różnych kontroli, nie udało się rozwiązać problemu, Paweł Jędrusik. O problemach ze składowiskiem odpadów już 5 lat temu Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zawiadomił prokuraturę. W tej sprawie zatrzymano wtedy dwie osoby, w tym właściciela składowiska, który został tymczasowo aresztowany. Opuścił areszt, ma zakaz wyjeżdżania z kraju. Prokuratura zrealizowała z jej udziałem czynności procesowe. Obok tego zakresem postępowania objętych jest ponad 70 innych osób oraz niemal 40 innych składowisk na terenie aglomeracji śląskiej oraz innych miast Polski. Sprawą zajmował się też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Przedsiębiorca składujący odpady był kontrolowany do 2020 roku. Skutkiem tej kontroli było wstrzymanie przez WIOŚ jego działalności. Otrzymał karę finansową w łącznej wysokości 320 tysięcy złotych i został wykreślony z BDO, czyli bazy danych odpadowych, co w teorii uniemożliwiało mu przyjmowanie odpadów. Mimo to pojemniki z chemikaliami nie zniknęły z Siemianowic Śląskich, bo nie wiadomo, kto miałby je usunąć. W tej chwili toczy się spór kompetencyjny pomiędzy prezydentem miasta Siemianowice Śląskie, który w przeszłości wydał decyzję dla tego przedsiębiorcy. Ona była ważna od roku 2017 do początku w roku 2020 i pomiędzy marszałkiem województwa śląskiego, który jest wątpliwość, czy to on powinien być kompetentny do usunięcia tych odpadów. A to spory koszt, bo od 7 do 10 tysięcy złotych za tonę odpadów. Choć od wybuchu pożaru minęły już 3 dni, na miejscu cały czas trwa akcja strażaków. Na miejscu działa obecnie 28 zastępów straży pożarnej i 80 strażaków. Realizujemy działania na pogorzelisku. Obecnie przelewamy teren i przy użyciu ciężkiego sprzętu jeszcze dochodzimy do miejsc, w których może się pojawiać zarzewie ognia. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w poniedziałek odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego. Jak przekazał wojewoda śląski Marek Wójcik, zabezpieczony został rów Michałkowicki, który wpada do Brynicy. Po pożarze do tych cieków dostały się chemikalia i substancje gaśnicze. Wojewoda poinformował również, że nie doszło do skażenia Wisły. W dalszym ciągu zostajemy na rowie Michałkowickim, dlatego że w dalszym ciągu istnieje ryzyko przepływania niektórych szkodliwych substancji do Brynicy i Przemszy. Ewentualne wycieki substancji już nie będą w takiej ilości, w jakiej było to w momencie pożaru. Natomiast w dalszym ciągu akcja będzie tam prowadzona. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Prokuratorzy czekają na zakończenie akcji i możliwość wejścia na pogorzelisko. 10 autobusów spłonęło, a 8 zostało uszkodzonych w wyniku nocnego pożaru w bazie transportowej prywatnego przewoźnika z Bytomia. To nie tylko duże straty dla przedsiębiorcy, ale również problemy dla pasażerów. Firma świadczy bowiem usługi przewozowe dla Zarządu Transportu Metropolitalnego. Pierwsze kursy już zostały odwołane. Karolina Komada. Przez prawie 5 godzin strażacy gasili pożar autobusów w bazie prywatnego przewoźnika przy ulicy Świętej Elżbiety w Bytomiu. Ogień pojawił się tam po godzinie 2 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Pożar został zlokalizowany, czyli przestał się rozprzestrzeniać o godzinie 2.59. No, następnie został ugaszony. Po ugaszeniu pożaru pogorzelisko sprawdzono, przeszukano. Nie stwierdzono żadnych osób poszkodowanych. W sumie w całych działaniach udział brało 11 zastępów straży pożarnej, 38 strażaków. Spłonęło 10 autobusów, a 8 zostało uszkodzonych. Autobusy należały do firmy Pawelec, która świadczy usługi dla Zarządu Transportu Metropolitalnego. W wyniku pożaru występują utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej. Utrudnienia przejawiają się w tym, że odwoływane są pojedyncze kursy niektórych linii autobusowych. I to dotyczy dzisiaj linii 51, 86, 199, 230 i M21. Aktualnie wprowadzono rozwiązanie polegające na tym, że poszkodowany przewoźnik korzysta z rezerwowych autobusów innych przewoźników. Przyczyna pożaru nie jest znana. Sprawą zajmuje się policja. Powołany został biegły z zakresu pożarnictwa, który oceni, w jaki sposób doszło do pojawienia się ognia.
Policja zatrzymała 34-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o zabicie swojej 32-letniej partnerki z Chełma Śląskiego. Kobieta była poszukiwana od 22 kwietnia, kiedy to po kłótni z partnerem miała wyjść z domu i odjechać samochodem w nieznanym kierunku. Auto zostało znalezione przy zbiorniku wodnym w Dziećkowicach. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, trafił do aresztu. Karolina Komada. Zaginięcie Małgorzaty W. zgłosiła rodzina. Według słów jej partnera po kłótni miała wsiąść do auta i odjechać w nieznanym kierunku. Twierdził, że mogła mieć myśli samobójcze. Prowadzący śledztwo, biorący kryminalni, wykonali szereg czynności. Przesłuchiwali świadków, prowadzili działania w terenie, wielokrotnie sprawdzali miejsce, w którym został odnaleziony jej pojazd. Sprawdzali również informacje, które mogłyby naprowadzić ich na trop zaginionej. Nie wykluczyli też hipotezy, w której przypuszczali, że kobieta może nie żyć, a w jej zaginięcie może być zamieszana bliska jej osoba. Po ponad 2 tygodniach intensywnych poszukiwań do działań włączyli się kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Samochód zaginionej udało się zlokalizować w pobliżu zbiornika Dziećkowice w Mysłowicach. Był zamknięty. Poszukiwaniami oraz całą sprawą zainteresowali się mieszkańcy Chełmu Śląskiego, którzy wciąż nie wierzą w to, co się stało. Nie zdarzyło się coś takiego. O czymś takim jeszcze nie słyszałam, żeby w taki sposób zginęła dziewczyna. No i w taki bestialski. Tak jak jeszcze te dwoje dzieci teraz zostaną, ani ojca teraz, ani matki, ani nie wiadomo, co z tym będzie. No szok niesamowity i sprzód smutek. Tak przykro, nie? Bo to wie pani, bo to są... To są zostały dzieci, młoda dziewczyna ma przerwane życie, no jest to coś okropnego. W środę 8 maja policja zatrzymała 34-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o brutalne zabójstwo swojej partnerki. Miał pociąć zwłoki kobiety piłą mechaniczną, a następnie spalić. Resztę umieścił w beczce na posesji przed domem i też podpalił. Nadpalony telefon ofiary wyrzucił w lesie. Ma postawiony zarzut zabójstwa swojej partnerki, konkubiny, 32-letniej kobiety, której wcześniej rodzice zgłosili zaginięcie. Ma obecnie zastosowany środek zapobiegawczy, 3 miesiące pozbawienia wolności, jest aresztowany. W tej chwili trwają intensywne czynności procesowe. Pan się nie przyznaje, podejrzany się nie przyznaje do tego zarzutu. Przedstawił swoją alternatywną jakby wersję wydarzeń, która jest jego linią obrony i w trakcie postępowania będzie przedmiotem weryfikacji. Mężczyźnie grozi kara dożywocia. Prezydent Jaworzna wydał pozwolenie na budowę fabryki samochodów elektrycznych Izera. To ostatni formalny krok w procesie pozyskiwania niezbędnych pozwoleń otwierających drogę do rozpoczęcia prac budowlanych. Fabryka w Jaworznie miałaby być przygotowana do produkcji 150 tysięcy aut rocznie w pierwszym etapie z możliwością rozbudowy mocy produkcyjnych w przyszłości do 300 tysięcy. Magda Sincewicz. Jeszcze nie stanęła, a już budzi kontrowersje wśród mieszkańców. Czy wybudują? To proszę panią, jest wielki znak zapytania. Jak będzie inwestor? Powinny być inne zakłady pracy. Samochody elektryczne nie zdają u nas w kraju po prostu swojej roli. Z tego względu, że nie wiadomo nigdzie do garaży, nie? Nie ma miejsc na to parkingowych. Wiadomo, nasze auta jak stoją teraz, nie? Tak samo jest ciężko zaparkować. A nie daj Bóg, takie auto jak się zapali obok takich aut, co będzie? Inne zakłady pracy, tak zgodziłbym się. Niepotrzebnie został ten las wycięty na razie. Nikt się na tym dobrze nie zastanowił, nie? Zastanowiły się władze miasta, bo przekonują, że tego typu inwestycja, która ma zająć część jaworznickiego obszaru gospodarczego, stanie się szansą na nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Wydaliśmy pozwolenie na budowę, a to oznacza, że spółka może nadal podejmować starania o rozpoczęcie tej budowy. Że tak się stanie, nie wiem. Mam nadzieję, że po stronie rządu będzie jakaś decyzja, czy budowa fabryki rusza, czy projekt zostanie zamknięty. Spółka Electromobility Poland jest gotowa do działania. Czeka tylko na ostateczne decyzje dotyczące finansowania. Jeśli tu uda się dojść do porozumienia, prace budowlane zakończą się po 23 miesiącach od ich rozpoczęcia. Zakład zostanie zbudowany w 2 fazach z docelową roczną zdolnością produkcyjną do 300 tysięcy samochodów. Pozwolenie obejmuje obecnie pierwszy etap, który zajmie obszar o powierzchni 169 tysięcy metrów kwadratowych, jeżeli chodzi o obiekty kubaturowe, i ponad 265 tysięcy metrów powierzchni utwardzonych.
Zgodnie z planami rządu nadzór nad Electromobility Poland ma sprawować Ministerstwo Aktywów Państwowych. Na Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbył się w zeszłym tygodniu w Katowicach, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz potwierdziła, że pieniądze na fabrykę Izery pozostały w rządowych planach Krajowego Planu Odbudowy. Minister dodała, że jeśli inwestycja w produkowany w Polsce częściowo z polskimi technologiami samochód elektryczny okaże się możliwa do realizacji i opłacalna, jego zakup będzie mógł być wspierany dopłatami z KPO. Tylko do końca maja będzie działać najstarsza poczta w Katowicach. Poczta Polska po ponad 130 latach zamyka placówkę przy ulicy Pocztowej. Powodem są oszczędności. Mieszkańcy nie kryją zaskoczenia. Magda Syncewicz. Bladym świtem lub tuż przed zmierzchem, bez względu na pogodę czy odległość, to właśnie tu, na Pocztową 9 w Katowicach, wielu mieszkańców regionu przychodziło, żeby nadać przesyłkę. Od 1 czerwca nie będzie to możliwe. Ja jestem w ogóle, wie pani, bardzo zniesmaczona. 130 lat tradycji w centrum, historyczny budynek i do likwidacji. No ja mieszkam w Śródmieściu, ponieważ listonosze teraz już nie noszą tych, więc tu przychodzimy i teraz nie wiem, gdzie będziemy jeździć. Nie wiedzą też inni. Przyglądają się więc wywieszonym na drzwiach historycznego gmachu poczty informacją, gdzie będą mogli nadać i odbierać przesyłki od 1 czerwca. Dla mnie, jak tego nie będzie, nie tylko dla mnie, ale dla tych, z którymi rozmawiałam, niestety to będzie wielka, wielka strata. Natomiast iść na drugą stronę, tam od placu Andrzeja też można, ale tu jest samo centrum i to wszyscy tutaj przychodziliśmy, nie tylko Katowice, mieszkańcy Katowic, ale całe województwo. I to od wielu, wielu lat. Jak informuje Poczta Polska, w ramach optymalizacji funkcjonowania sieci placówek pocztowych i ta ma zostać zamknięta. Gmach poczty, który służył klientom 131 lat, ma zostać wynajęty. Budynek nie jest na razie w rejestrze zabytków. On jest umieszczony w tak zwanej gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Stąd nasze, powiedzmy, braki, jeżeli chodzi jeszcze o archiwalia. Już poszukujemy tego w dalszym ciągu, ale zamierzamy wpisać budynek do rejestru zabytków, ponieważ mamy obawy co do dalszych jego losów. Dotychczasowe losy są imponujące, bo to właśnie tu wszystko się zaczęło. Rozwój sieci pocztowej na Górnym Śląsku wiązał się z rozwojem linii kolejowej. Do Katowic dociera ona w 1846 roku, kiedy do wsi wjeżdża pierwszy pociąg, a wraz z nim przesyłki. Prócz paczek i listów klienci korzystają tu też z telegrafu, a potem i telefonu. Pierwszy budynek pocztowy, o którym dzisiaj rozmawiamy, powstał co prawda w 1892 roku. Jego budowa została zakończona w 1893. Jest to zupełnie inny budynek. Można powiedzieć, dzisiaj byśmy pewnie nie uwierzyli, że te Katowice tak wyglądały. A jak będzie wyglądał ten gmach od 1 czerwca? Z zewnątrz pewnie tak samo, ale w środku tu będzie już zupełnie inne miejsce. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Jutro informacje o stałych porach. Zapraszam. Do zobaczenia.